z radością. Podczas ostatniej procesji Bożego Ciała Jan Paweł II poprzez swój zły stan zdrowia siedział, a na platformie specjalnie przygotowanego samochodu ustawiona była monstrancja. Jan Paweł II kilkakrotnie powtarzał po polsku: chciałbym uklęknąć. Odradzano mu to. W końcu powiedział głośno: tu jest Chrystus! Proszę, ja chcę uklęknąć! W końcu ceremoniarze papiescy ulegli, pomogli mu uklęknąć. Trwało to kilka sekund, bo nie wytrzymałby dłużej. Kochani, w postawie świętego Jana Pawła II nie ma nic dziwnego. W Biblii bowiem jest około 500 fragmentów mówiących o padnięciu na kolana twarzą do ziemi przed majestatą i świętością Boga.